Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem Newsweeka jest pan Tomasz Nałęcz, doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dzień dobry. Witam pana, kłaniam się Państwu. Panie profesorze, pan prezydent Komorowski ostatnio pokazuje chyba, że stara się być takim suwerenem politycznym, troszkę się odseparować politycznie od Platformy Obywatelskiej. Ostatnio takim gestem chyba wbrew swojej bazie politycznej jest zgoda na kontynuowanie pracy przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Czy tak to można interpretować? To nie są działania, które by prezydent czynił na pokaz i to nie są działania, które widać tylko w przypadku prezydenta Komorowskiego. Nasza konstytucja zakłada autonomizację urzędu prezydenta. Jeśli prezydent ma dobrze wykonywać swoje obowiązki, to on musi w naturalny sposób przecinać pępowinę ze swoim obozem politycznym. I nie dlatego, żeby chciał komuś coś zrobić na złość, żeby chciał coś zrobić na pokaz, ale inna jest rola w Polsce polityka partyjnego, nawet ze szczytów danego środowiska, a inna jest rola prezydenta. I ten proces obejmował także prezydenta Kwaśniewskiego, który akurat był liderem, numer jeden swojemu grupowaniu. To chyba w najmniejszym stopniu Lecha Kaczyńskiego, który, gdy był premierem, tak, na przykład jego brat. Prawda? I ten proces obejmuje też Bronisława Komorowskiego, bo nie sposób jest wykonywać swoich konstytucyjnych obowiązków, będąc nadal politykiem partyjnym. Bo partia, jak sama nazwa wskazuje, to jest od słowa pars, część, a prezydent jest od całości. I nie ma nic złego, że dane partie polityczne zabiegają o część sympatii polskiej sceny politycznej, ale prezydent nie może w tej roli pozostać. Rzeczywiście trochę to jest niezręcznie, bo prezydent Kaczyński już nie żyje, ale w tym szeregu prezydenckim prezydent Kaczyński rzeczywiście był prezydentem najmocniej, pewnie też przez związki emocjonalne, rodzinne, związanym ze swoim środowiskiem, którego wyniosło do prezydentury. Chociaż trzeba przyznać, że gdy premierem został Donald Tusk, no to pokazał, że potrafi być suwerenny politycznie, prawda? To była tak zwana koabitacja, która no nie była chyba dosyć łagodna. To prawda, natomiast wracając do sprawy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prezydent przyjął to sprawozdanie, ponieważ prezydent jest tą osobą, która stabilizuje państwo, stara się amortyzować różnego rodzaju wstrząsy. Poza tym dba o pewną klarowność i konsekwencje w przestrzeganiu przyjętych reguł. Przecież Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miała okazję funkcjonować tylko parę miesięcy. Ten okres oceniany przez te trzy podmioty uprawnione do oceny, Senat, Sejm i Prezydenta, blisko 8 miesięcy, jeśli dobrze pamiętam, to było sprawozdanie starej rady. Zaledwie 4 ostatnie miesiące to były sprawozdanie nowej rady. A tym prezydent wyszedł z założenia, że skoro się zmieniło, ustanowiło nowe reguły gry, powołało nowych ludzi, to trzeba mi dać trochę szansę. Z tym, że ten wybór zeszłoroczny to było jawne upolitycznienie rady, ponieważ zdominowana została przez przedstawicieli Platformy, czy właściwie prezydenta wtedy, i przedstawicieli SLD. Co wywołało określone skutki w postaci wyboru takich, a nie innych władz mediów publicznych. Tym razem rozwiązanie Krajowej Rady stwarzałoby być może szansę na większą pluralizację tego organu. Czy myśli pan, że tu prezydent nie sprzeciwił się tej idei, która... Znaczy uśmiecham się na to określenie, że ta ostatnia rada tylko była dotknięta grzechem upolitycznienia, bo każda Krajowa Rada jest dotknięta pewnym grzechem upolitycznienia, bo one się biorą z politycznego poczęcia. No tak, ale można ten polityczny podział, ten polityczny tort równo podzielić, prawda? Po mniej więcej równo tylu samo przedstawicieli każdej partii na przykład, prawda? A tutaj tego nie ma. Prezydent był zadowolony ze swoich przedstawicieli w Radzie, z pana przewodniczącego Dworaka i z pana członka Rady Krzysztofa Lufta. W pracach Rady pojawił się pewien kłopot. Państwo dziennikarze o tym obszernie pisaliście, wnikając za kulisy Rady. Ja jako kancelaryjny urzędnik nie mam takiej możliwości. Pan akurat jest może odpowiednią osobą, żeby o tym rozmawiać, bo mówi się, że przez to, że w Radzie ma wielkie wpływy SLD, dwóch członków, czyli większość blokująca, tak naprawdę steruje nimi Włodzimierz Czarzasty. Pana znany panu, na pewno postać znana panu z czasów Ofery Rywina, kiedy pan szefował komisji śledczej.
Czy nie sądzi pan, że właśnie decyzja prezydenta powoduje, że pan Czarzasty nadal ma wielki wpływ w mediach publicznych? Tego nie wiem, tak państwo rzeczywiście twierdzicie. Na pewno prezydent nie kierował się sympatią do pana Czarzastego. Nie wiem, na ile te pogłoski są prawdziwe. Natomiast jeśli się podejmuje taką ważną konstytucyjną decyzję, to nie można się kierować plotkami, pogłoskami. Trzeba się kierować klarownymi ramami konstytucji. I prezydent wyszedł z takiego założenia. Stworzono w ubiegłym roku nowe reguły gry. Rada zaczęła według nich funkcjonować w nowym składzie. Trzeba dać dłuższą szansę niż parę miesięcy. Choć prezydent długo się zastanawiał, ważył tę decyzję, bo były też argumenty przeciw. Przeważył też argument, o którym prezydent mówił otwarcie, że no, jak chce się przeciąć pewien byt, to trzeba sobie zadać pytanie, co będzie dnia następnego. No ja słyszałem właśnie, że bał się, że będzie gorzej. To znaczy, że ta rada nowa zostanie jeszcze bardziej upolityczniona i to przez koalicję rządzącą. To byłoby dla pluralizmu mediów gorsze. Nie było żadnej gwarancji, przede wszystkim, kiedy ta rada zostanie wybrana. Bo no prezydent mógł mianować swoich nowych przedstawicieli dosłownie z dnia na dzień. Z jego pozytywnej oceny dwóch dotychczasowych członków można wnioskować, że gdyby rada została rozwiązana, to pewnie przedstawiciele prezydenta pozostaliby w niezmienionym kształcie. Ale nie było gwarancji ani jaka rada będzie, ani kiedy będzie. Tymczasem zbliża się okres dla każdego demokratycznego państwa najważniejszy, to znaczy okres wyborów, bo my w świetle konstytucji, my wszyscy Polacy, pan, ja, miliony naszych rodaków są suwerenami, czyli od nas zależy kształt państwa polskiego, ale on zależy od nas tylko w jednym momencie, jak wrzucamy kartkę no właśnie, do urny wyborczej. Chciałem o wybory też spytać. Ale tylko skończę. I niezwykle ważną rolę mają w okresie wyborów media, zwłaszcza media publiczne. Krajowa Rada jest tym ciałem z mocy konstytucji, który monitoruje ten proces, i tego podmiotu monitorującego w tym ważnym momencie by zabrakło. Więc prezydent tym się kierując dał jeszcze Radzie szansę. Po pierwsze, może ten rok, który nas czeka, pokaże, że tą szansę Rada dobrze wykorzysta. A prezydent nie chciał, żeby chcąc lepszego, pozbawić się dobrego. To słuszne przysłowie, że lepsze jest wrogiem dobrego. Rozumiem. No być może zobaczymy. Panie profesorze, mówił pan o wyborach. Prezydent niedawno zapowiedział, że wybory będą 9 października i że będą jednodniowe. To mnie trochę zdziwiło, ponieważ wcześniej miałem okazję kiedyś rozmawiać z prezydentem i zdawał się być zwolennikiem dwudniowych wyborów. Czy tu w tej decyzji odegrało rolę to, że na przykład nie wiadomo, czy to jest przepis konstytucyjny, to teraz dopiero rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny, czy jakieś inne czynniki? Prezydent nie ukrywa, że jest zwolennikiem dwudniowych wyborów, że uważa to rozwiązanie za lepsze, dla tego wszystkim powodu, że prezydentowi zależy na frekwencji. No, chodzi o to, żeby ten moment delegowania naszej suwerenności na przedstawicieli był jak najbardziej masowy. No, miarą demokracji jest właśnie frekwencja wyborcza. Nie wiemy, jak ona byłaby wyższa, chociaż te szacunki są dosyć przez różnych fachowców precyzyjnie wyliczane. Na pewno byłaby wyższa. Ale prezydent Komorowski stara się w swoim prezydenckim urzędowaniu na bok odkładać swoje poglądy w niektórych sytuacjach i kierować tym, co nazywamy górnolotnie racją stanu, czy właśnie wymogiem polityki państwowej. W sytuacji, kiedy po pierwsze jednomyślnie niemalże w parlamencie uchwalone reguły gry, czyli nowy kodeks wyborczy, zostały potem oprotestowane przez znaczące siły polityczne, kiedy to się stało przedmiotem burzliwego sporu publicznego, sporu nierozstrzygniętego jeszcze, bo miejmy nadzieję, jesteśmy bogaci już o wiedzę, której prezydent kilkanaście dni temu nie miał. Trybunał Konstytucyjny zapowiedział rozstrzygnięcie w najbliższą środę, czyli 20 lipca, ale też nie wiadomo, jakie ono będzie, czy będzie ostateczne. Więc... Ale czy decyzja prezydenta o jednodniowych wyborach jest nieodwołalna? Czy na przykład gdyby Trybunał uznał, że jest to przepis zgodny z Konstytucją, prezydent może dwudniowy? Nie, prezydent już powiedział, że chce z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ zarządził wybory na pierwszy z możliwych terminów, więc żeby pewne sprawy związane z wyborami były wcześniej jasne niż
moment formalnego zarządzenia wyborów, to będzie dopiero na początku sierpnia, to prezydent powiedział, tak, zdecydowałem się już na zarządzenie wyborów jednodniowych, ponieważ jeśli Trybunał Konstytucyjny, w co ja wierzę, potwierdzi konstytucyjność nowego kodeksu wyborczego, to w świetle tego kodeksu prezydent ma prawo zarządzić wybory na jeden bądź na dwa dni. Także jeśli będą nowe reguły wyborcze od początku sierpnia, to ta zapowiedź prezydenta jak najbardziej się mieści też. Prezydent ma nadzieję, że okres do kolejnych wyborów wykorzystamy dla przekonania się, że dwudniowe wybory są jednak dobrym rozwiązaniem, że zostaną rozwiane te lęki, które dzisiaj... Czyli następne wybory powinny być dwudniowe. I prezydent będzie, jak znam jego poglądy, rzecznikiem przekonywania obywateli do idei wyborów dwudniowych, ale proszę zwrócić uwagę, tylko nie chodzi o opór jednej czy drugiej partii politycznej, ale badania opinii publicznej pokazują, że większość społeczeństwa nie jest zwolennikiem dwudniowych wyborów. I chciałem tylko jedno zapytać. A prezydent jest przeciwnikiem uszczęśliwiania ludzi na siłę. Rozumiem. Na koniec chciałem jeszcze pana spytać właśnie o ten kodeks, tak bardziej ogólnie. No, dzisiaj widzimy, słyszymy spoty i widzimy PiSu, prawda, które właściwie wyborcze, które są formalnie zakazane przez kodeks wyborczy. Widzimy billboardy. Czy jednak niektóre zapisy z tego punktu widzenia tego kodeksu nie są niewłaściwe, skoro po prostu się partie omijają? Może trzeba było pozwolić na właśnie na przykład spoty wyborcze? Tylko to chodzi o pewną równość szans, prawda? Spoty, reklamówki, to są nakłady grubych milionów pieniędzy. To jeszcze bardziej petryfikuje tych oligarchów na naszej scenie publicznej. Wydaje mi się, że tymi zapisami demokratyzujemy naszą scenę publiczną i dajemy szansę tym mniejszym. A już jest kwestią pewnej etycznej odpowiedzialności, moralnej odpowiedzialności, czy ktoś mrużąc oko wykorzystuje te bogate środki tuż przed wyborami. No ale z drugiej strony pocieszają nas socjologowie polityki, że te pieniądze są w znacznej mierze wyrzucone w błoto, że spot, billboard. To nie jest skuteczne. To on działa na krótko przed wyborami. Jak się to robi w znacznej odległości od wyborów, to po prostu nie jest skuteczne. To tak nie oblepia umysłów. Rozumiem. Dziękuję bardzo panie profesorze. Dzisiaj naszym gościem był pan Tomasz Nałęcz, doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego.